Witajcie na kanale Matko i Córko. W dzisiejszym odcinku będziemy wsadzać ręce do pudełek. A w tych pudełkach coś będzie, bo każda z nas coś przygotowała. Przygotowała coś, co wsadzi do pudełka. Na tej drugiej. Boże, to co masz z włosami? Od razu lepiej, ale nie patrz się w lustro. No, mogę się patrzeć w lustro. Nie, patrz się w lustro. My to lustro dzisiaj mamy niedostępne. Tak, nie możemy zerkać w lusterko. Poza tym podgląd mamy odwrócony, więc nie widzimy, co będzie w tych pudełkach. Dokładnie. Możecie być spokojni. To jest już kolejny odcinek z serii Co jest w pudełku? Wy bardzo lubicie oglądać, więc przygotowałyśmy kolejne niespodzianki. I tyle. I tyle. No to w tym momencie wyciągamy swoje skarby. Ale najpierw jedna, potem druga, żebyśmy przypadkiem nie zobaczyły. Tak jest. A potem będziemy zgadywały i która pierwsza zgadnie, co przygotowała dla niej. Ta druga, ta wygrywa. Druga, ta wygrywa. Będzie 5 rund. Zaczynamy od bardzo prostej rzeczy. Potem będzie już tylko gorzej. Do twojego pudełka. No i czas. Start. No kulki jakieś, kulki z dziurką. Dwie kulki. Czy to jest jakiś młynek? Nie, to nie jest młynek. Ja nie wiem, jak to się nazywa, ale to tak zgniata coś. Jakieś kulki. Nie wiem, jak to się nazywa poprawnie. No to nie jest młynek. No ale zgniotka jakaś? Nie. To ma swoją nazwę, więc dopóki nie powiesz tej nazwy, no to... tak całą wieczór bawiłby, naprawdę nie wiem. To będą znowu jakieś takie kuleczkowe nakładki na ołówek? Tak. Ale ja nie wiem, nie mam pojęcia. A jakie fajne! No wygrałaś, nie wiem, jak to się nazywa. Dziadek do orzechów. Ale ja nie myślałam, że to będzie proste. Gdy dałam tego dziadka tacie, żeby sprawdził, czy to jest łatwe, czy trudne, on od razu to zgadł. Nie miał z tym w ogóle żadnych trudności. Wziął to w rękę i z zamkniętymi oczami oczywiście i od razu zgadł, że to jest dziadek do orzechów. U mnie już w naszym pokoleniu już się nie używa takich słów jak dziadek do orzechów. 1-0 dla mnie. Wygrałaś. Teraz możesz pierwsza wsadzić do pudełka. Wsadzić coś do pudełka. Już! No teraz też będzie łatwe. Zamknij mnie. No, zamknij teraz. Teraz też będzie łatwe. Już? Tak. 3-4. Drapaczka? Drapaczka. A ja? Co tu mam ja? Jakąś tasiemkę, jakąś naklejkę? Nie. Jakąś coś do naklejania? Nie. To jest ewidentnie coś do naklejania. Mam ci już powiedzieć? Nie. Postaram się zgadnąć. Ej, ty można czesać włosy. To jest taka rolka do zbierania z ubrań włosów. No. Albo innych farfocli. To właśnie to wkład do niej. Tak. No taka rolka, no. W Empiku byłaś? Nie, w chińskim sklepie kupiłam. A co, w Empiku też takie były? No, coś ja dodałam raz. Na AliExpress. Tak? No. Ja to na AliExpress kupiłam. Tak? No? Ja jakieś takie z Empika. Ale to wtedy było coś, jakiś grabież, coś takiego. Nie wiem, w jakimś odcinku to już było. Nie pamiętam. I tego już. Au, 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 nie au. Zgadniesz. Już mogę? Tak. Trzy. Cztery. Super, jakaś figurka słonia? Nie. Konia? Ja myślałam, że pomyślisz, że to jakaś filiżanka. Coś. No w sumie. Ale ten spłocę tak już wiedziałam, że to nie do picia. Ej, do picia! A kto przegra, dostanie z tego. Czekaj, ja się tu skupić muszę. Miałam odpojęte. Nie widziałam. Czekaj, otworzyło mi się to. No. No. To jest jakiś taki pojemniczek na coś. No, powiedzmy.
na długopisy. No, no, co powiedzmy, co powiedzmy? No bo to się, na bo to się na coś. Drewniane coś nazywało. Długopis to jest coś. Dobra. Myślałam, że to jakiś leżaczek jest. Na telefony są takie leżaczki też. 2-1. Zamykaj oczy. Ale ten by też? Też. Już? Trzy, cztery. Ale to ja jeszcze oczu nie otworzyłam. O Jezu. Pierścionek? Nie. Czy to jest jakaś klamra na ten, do spinania firanek? Nie. O kurde. To nie mam pojęcia, co to może być. To są jakieś rogi. Nie, to nie jest pierścionek. A może to jest coś właśnie do firanki? Nie. Czy otwierasz? Dobre! Ale to musi być niewygodne. Paulina! Co jest? Paulina! To co jest? Nie wiem, co to jest, co to jest. Kolczyk! Kolczyk z dwóch stron ma takie coś? Kolczyki normalne nie mają z dwóch stron takiego czegoś. Ej, chyba go zepsułam. Poważnie, zepsułam sobie kolczyk. Ale i tak już w takich kolczykach nie chodzisz. Kiedyś w takich chodziłaś, prawda? Przepraszam. Teraz ja zamykam. Na ostatnią rzecz zostawiłam sobie coś na przedłużenie czasu, ponieważ wiem, że... No nie zgadniesz tego, bo ja też bym tego nie zgadła. A jak tata? Czy tata... Nie, nie zgadza. Nie zgadza. A te inne rzeczy? Zależy. 3-4 już, tak? Tak. Aha, no to fajne to masz. Też to masz fajne. O Jezus, co się jakoś... Nie, nie zgadnę tego, nie mam bata. Co to jest? Czy to jest na jajko? Czekaj, muszę sobie wypomnieć, co to jest. Aha, nie, 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 na jajko. Bo ja tutaj... To jest może na firankę coś? Nie, nie, nie. Tak tutaj by mi weszła firanka. I tu też. Jeżeli okno jest tak w kącie. Źle kombinujesz. Źle kombinuję? Dlaczego to może być? Czy to jest jakieś na jakieś otwieranie owoców? Nie. Wykrawanie pomidora? Nie. A to, do czego? Do czego no to? Nie powiem ci, bo będziesz widziała. A w jakim pomieszczeniu się tego używa? W każdym. A w moje w jakim pomieszczeniu moje? Możesz tego użyć w kuchni i w pokoju. Na pewno nie w łazience. Ja też nie czekam. O, tu coś wyciąga się. O! No to coś mi wykrawa, to ciasta? Nie. Sól, pieprz. Czekaj, tu się coś wyciąga. To jest takie długie teraz. Jak ja mam zrobić tak, żeby tego nie widzieć? Nie wiem, zamknij oczy. Podpowiedzcie! Co aha, to jest? Aha. Dobra, kapituluję, nie wiem, co to ja jest. Ja też nie wiem, ciekawa. Co to jest. Co to jest? Do czego to jest, mamo? Do herbaty. To w instrukcji było tak, że tutaj sypiesz herbatkę, jakoś to wyciągasz, nie wiem jak. Aha. Nie wiem jak, tu wyciągasz, dajesz na wodę i to podobno pływa. Aha. I się a tak twoje? Zaparza. Tutaj się daje książkę i się nie trzeba trzymać rękami. W życiu bym przecież na to nie wpadła. No ja tego też nie. Tu dajesz książkę między to. I możesz ją trzymać, ale nie musisz jej trzymać. To czy możesz sobie leżeć czy coś tam? Okulary. Korona. Ej, to ile my teraz mamy? Czyli ta runda się nie liczy? Czyli ja wygrałam. Zawsze wygrywasz. Nie będę już z tobą w to grała. Za każdym razem tak mówisz. To jest ostatni odcinek z tej serii. Ej, nie, bo nie będę płakać. Pożegnajmy się. No nie, no co ty? To jest ostatni. Ale ja lubię wygrywać. Serii, ja nie. Nie lubisz wygrywać? Lubię. Dlatego przegrywasz. Nie lubię przegrywać.
No to mamy nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, dajcie łapkę w górę. Powiedzcie nam coś miłego, poczytamy sobie. Pa, pa, kochani. Bajo. O, to jest taka łapka. Bajo. Tik, tak, tik, tak. O moich włosów z daleka. A, znowu wygrałam. Makabra. To ja tego nie rozumiem. To jest dla mnie czarna magia.